puszcza o poświęcenie. Najważniejsze jest poświęcenie naszego wozu, oczywiście, żeby służył mieszkańcom. Witamy chłopaków po ciężkiej podróży, na pewno zmęczenie, ale my się tym zajmiemy. Zapraszamy księdza. Zanim poświęcimy nasz, bo ja też tu mieszkam, zanim poświęcimy nasz nowy samochód, który będzie służył całej naszej społeczności, to serdeczne gratulacje dla naszych strażaków Stróża za to, że udało się w końcu doczekać tego dnia. Długo, długo czekaliśmy razem z wami, żebyśmy mogli cieszyć się tym nowym wozem. I ja myślę, że gromkie brawa dla naszej jednostki Stróża. Brawo! Brawo za cierpliwość, za wytrwałość, determinację i wiarę w to, że doczekamy tego momentu, kiedy będziemy mogli cieszyć się jako społeczność nie tylko Turza, ale całej okolicy, bo ten samochód będzie służył nie tylko nam, mieszkańcom, ale on na pewno będzie służył też całej okolicy i tym wszystkim, do których nasi strażacy tym nowym wozem będą mogli wyjeżdżać. Pomódlmy się wspólnie, niech Pan Bóg błogosławi ten samochód, niech błogosławi wszystkich tych, którzy będą go używać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, pokornie Cię błagamy, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na ten nowy samochód, nowe auto, dla wszystkich strażaków, którzy będą nim jeździć na różne akcje, aby służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Błogosław im, aby zawsze tym autem wracali cali i bezpieczni do swojej jednostki i do swoich domów. Błogosław tym wszystkim, do których tym samochodem będą jeździli, aby nieśli wszystkim skuteczną pomoc. Błogosław też całej naszej społeczności, która dziś cieszy się z tego, że nasze bezpieczeństwo jeszcze bardziej się wzmacnia. Panie Boże, błogosław nam wszystkim i wszystkim tym, którym ten samochód będzie niósł pomoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Nowy wóz. Na szczęście się nie spełniły jego obietnice. Nie wiem, jakie imię, ale to musi prezes wybrać. Prezes naszej jednostki. I tak, chcieliśmy w imieniu wszystkich naszych strażaków podziękować wszystkim mieszkańcom, że przyszli, że uczestniczą z nami w tym ważnym dniu. Mam nadzieję, że będziemy zawsze gotowi dla was służyć. Zapraszamy też oczywiście do naszej jednostki, bo jak wiecie, brakuje ludzi. Co mogę wam powiedzieć? To jest nowy wóz dla mieszkańców. Bo to nie jest tylko, że dostają go strażacy z OSP-Turze, ale my chcemy wam służyć i chcemy nieść tą pomoc. Mam nadzieję, że nie będzie wyjeżdżał, tylko będzie sobie stał w garażu. Oczywiście tylko można przyjść, go sobie zobaczyć, usiąść. Co jeszcze bym mogła powiedzieć? Wszystko? Tak, i zapraszam, właśnie, też najważniejsza część naszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkich tu zgromadzonych na skromny poczęstunek. Wiemy, że jutro jest Wigilia, no dzisiaj piątek. Ksiądz proboszcz dał nam dzisiaj, dał nam dyspensę. I jeszcze oddaję tutaj mikrofon panu wójtowi. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę z tego pojazdu. Ostatnio śledziłem OSP w całym województwie. To gmina ma najwięcej samochodów średnich i ciężkich, jako ochotnicza straż pożarna. Myślę, że ten samochód
będzie służył nie tylko Turzy, myślę, że całej społeczności lokalnej gminy Trzew. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję, że wreszcie ciężki samochód pojawił się w straży w Turzy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Oczywiście, widzicie tutaj trzy samochody, nasze wspaniałe Iveco, za którym będę tęsknić, będę płakać, jak tylko on wyjedzie. Ale przekazujemy go do jednostki sąsiedniej, także idzie do OSP Boruszewo i obiecali mi, że będą o niego dbać. Mamy podziękowania dla pana wójta gminy Tczew za to, że uzbieraliśmy tyle środków, bo samochód kosztował 1 309 000 i parę groszy, nie pamiętam. To już nie jest ważne, ale bardzo duża inwestycja i najwięcej pieniążków udało się uzyskać właśnie od pana wójta, od gminy Tczew, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Radni gminy Tczew też się do tego bardzo przyczynili. Dziękujemy bardzo. Mamy tutaj skromne podziękowania. Prezes wręczy wójtowi. Dziękuję bardzo. Na koniec przemówi naczelnik OSP Boruszewo. Oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja parę słów tylko powiem, że jako sąsiednia jednostka bardzo się cieszymy z tego nowego, pięknego auta. Chciałbym też również podziękować jako zaprzyjaźniona jednostka, że też przyczynili się i pomogli nam, że po długich, długich latach w naszej jednostce będzie średni samochód, na który też długo, długo czekaliśmy i na ręce tutaj prezesa gratuluję z nowego nabytku i gratuluję, że nam się udało pozyskać Iveco, które będziemy jak Kasia mówi dbać i będzie pod naszym okiem. Gratulacje. Teraz wszystkich okazja, zapraszam wszystkich na skromny poczęstunek. Oczywiście można sobie wchodzić do wozu, zobaczyć jak on wygląda w środku, na zewnątrz. Thank you.